Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu porozmawiamy o nowej wersji Allegro, a mianowicie o Allegro na wersji Czechy. Możecie teraz wysyłać, sprzedawać swoje towary do Czech za pomocą właśnie czeskiej wersji Allegro. Opowiemy sobie w tym filmie, co należy przygotować w samym BaseLinkerze, żeby móc sprzedawać na Allegro i takich kilka ogólnych zasad, o których musicie pamiętać, zanim rozpoczniecie sprzedaż zagraniczną. Natomiast pamiętajcie, że ja też nie jestem doradcą finansowym ani podatkowym, dlatego jeżeli planujecie ekspansję za granicę, koniecznie skonsultujcie się ze swoim doradcą finansowym lub księgowym. Będąc już w samym BaseLinkerze, żeby móc na BaseLinkerze wystawiać oferty na Czechy, na naszym koncie Allegro, w zakładce ustawienia aukcji, musimy zaznaczyć tą opcję. Wystaw oferty w serwisach dodatkowych Czechy. Tutaj możemy ustawić mnożnik cenowy, który będzie brany pod uwagę podczas wystawiania ofert. Jeżeli wystawiamy oferty, będziemy wystawiać oferty przez BaseLinkera, to należy takie oferty przetłumaczyć. I teraz do wyboru macie narzędzie DeepL, o którym już mówiłem i do którego filmu znajdziecie również w opisie tego filmu, gdzie my możemy w magazynie BaseLinkera tłumaczyć opisy, nazwy na inny język. Zanim jednak przetłumaczymy te nazwy, dodamy nową walutę do BaseLinkera, musimy te ustawienia sobie przygotować w samym magazynie. Czyli w zakładce ustawienia, grupy cenowe, dodajemy tutaj koronę czeską, klikamy dodaj grupę cenową, wybieramy nazwę, wybieramy walutę, klikamy zapisz i mamy tam koronę czeską dodaną. Kolejną rzeczą będzie dodanie języka. Język dodajemy bezpośrednio w katalogu. W ustawieniach każdego katalogu klikamy edytuj katalog, no i tutaj dodajemy dodatkowy język, który będziemy mieli w magazynie. Jeżeli chcecie mieć produkty w BaseLinkerze i tutaj chcecie je przetłumaczyć, to możecie oczywiście skorzystać z narzędzi BaseLinkerowych, natomiast jeżeli chodzi o przewalutowanie, to możecie zrobić w ten sposób, że obecne produkty w magazynie eksportujemy do pliku CSV, następnie ten plik CSV edytujemy w Excelu, dodając nową kolumnę i po prostu robiąc przewalutowanie, tak? Czyli po prostu wykonując odpowiednie działanie, tak żeby w tej dodatkowej kolumnie pojawiła się kwota w koronie. Następnie importujemy ten plik do BaseLinkera, powiązując go po ID, które mamy z tego pierwszego pliku, tak? Czyli po prostu po tym ID, które mamy w magazynie BaseLinkera. No i wtedy do naszych produktów zostanie dodana cena w czeskiej koronie. W tym momencie, nagrywając ten film w maju 2023 roku, jest również możliwość wystawienia ofert przez Allegro i oni mają promocję. Teraz możecie za darmo przetłumaczyć oferty i tam również ta kwota w koronie czeskiej się pojawia. Natomiast to, co ja Wam teraz opowiedziałem, to dotyczy już samego BaseLinkera. Co należy jeszcze przygotować? Należy na pewno dodać nową serię numeracji faktur. Dla Czech po prostu musimy tą serię dodać i teraz to, jaką Wy tą serię dodacie, zależy od tego, jaki macie sposób rozliczenia. Jeżeli sprzedajemy do Czech i naszym odbiorcą jest firma, czyli firma, która ma normalnie NIP, możemy rozliczyć się za pomocą stawki 0%. Natomiast jeżeli nie jest to firma, nie ma NIP-u, no to wtedy możemy użyć tej naszej stawki 23%. Limit sprzedaży towarów do Unii Europejskiej wynosi 10 tysięcy euro. Poniżej 10 tysięcy euro my nie mamy obowiązku rejestrować się do Urzędu Skarbowego właśnie w Czechach, czy właśnie w kraju, w którym my taką sprzedaż prowadzimy, natomiast po przekroczeniu 10 tysięcy już musimy. No i tutaj BaseLinker przygotowany jest tak naprawdę na każdą ewentualność. Możemy w ustawieniach naszej serii numeracji faktur wybrać ustawienie stawki VAT obowiązującej w kraju kupującego VAT OSS, jeżeli jesteśmy tam zarejestrowani, lub wybrać zdefiniowaną wartość poniżej 0% bądź np. 23%. Możemy oczywiście wprowadzić osobną serię numeracji dla klientów firmowych i dla niefirmowych. BaseLinker jest w stanie rozpoznać na podstawie kraju wysyłki, jaką serię numeracji ma po prostu wystawić. Czyli dla Polski wystawiamy standardową, dla Czech wystawiamy czeską, dla klientów z NIP-em czeskich wystawiamy jeszcze jedną czeską. No i wtedy możemy takie serię numeracji mieć oddzielone i wtedy nasza księgowa dostanie rejestr sprzedaży faktur, tak, dla każdej serii numeracji osobno. To są, słuchajcie, te podstawowe rzeczy, które należy przygotować, zanim pomyślicie o wystawianiu ofert, o sprzedawaniu swoich produktów na czeskim Allegro. Jeżeli potrzebujesz pomocy generalnie w konfiguracji BaseLinkera, potrzebujesz szkolenia z BaseLinkera, napisz na biuro@urp.pl. Pomogę nie tylko z Allegro, nie tylko z czeskim Allegro, z każdym marketplace'em, sklepem, systemem ERP, hurtownią i każdym innym elementem. Razem stworzymy najlepszy system procesowania zamówień, sposób automatyzacji tych zamówień, który po prostu przyspieszy Twoją pracę. Pamiętaj również o moim kanale. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący e-commerce, BaseLinkera i Excela.